Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam Państwa w programie Przekrój tygodnia. Agnieszka Stachurska z tej strony, a moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oraz pan Tomasz Kominek, przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam pani, dzień dobry. Dla wyjaśnienia, nie ma z nami dzisiaj przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, ale to nie z mojej winy, od razu zastrzegam. Próbowałam zaprosić przedstawiciela tego ugrupowania. Niestety nie otrzymałam żadnej zwrotnej odpowiedzi. Nikt nie odpisał na mojego SMS-a, nie odebrał mojego telefonu. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie trójkę. A tematem naszej rozmowy w pierwszej części będzie sprawa pana Artura Jarzewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Płocka, który podczas październikowej sesji powiadomił wszystkich, że otrzymał wypowiedzenie pracy od swojego pracodawcy PKN Orlen i sprawa jego zwolnienia będzie omawiana podczas najbliższej sesji Rady Miasta 15 listopada. Wyjaśnijmy, że wypowiedzenie, które otrzymał pan Artur Jaroszewski, złożone na podstawie artykułu 52, paragraf 1 Kodeksu Pracy, czyli z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pani Violetto, prezydent Nowakowski stwierdził, że jest to pani zemsta polityczna na panu Arturze. Jak to pani skomentuje? Znaczy nigdy w życiu, to nie jest zemsta polityczna, to są normalne uwarunkowania, które kształtują stosunek pracodawca-pracownik. To zadam w takim razie panu prezydentowi pytanie, jeśli uważa to za zemstę polityczną, co by zrobił w przypadku, kiedy jego podwładny, jego pracownik w Urzędzie Miasta Płocka, wykorzystując swoją skrzynkę mailową, służbową, wysyłałby maile, że pan prezydent podejmuje złe decyzje, że jest złym prezydentem, że ma złych współpracowników, że tak naprawdę te inwestycje są źle prowadzone. I co w takim przypadku? Czy prezydent by wyciągnął jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do tego pracownika? A przypomnę tylko, jeszcze nie tak dawno, bo właśnie na tej wspomnianej sesji październikowej przyjmowaliśmy zmiany w budżecie miasta Płocka i musieliśmy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka 70 tysięcy złotych na koszty związane z postępowaniem sądowym i odszkodowaniem wypłatą dla byłego dyrektora DPS-u przy ulicy Krótkiej, pana Ostrowickiego. A jeszcze nie tak dawno przecież zabezpieczaliśmy bodajże 140 albo 150 złotych, również związano sprawa... Dokładnie. Również związana sprawa z DPS-em zwolnienia innej pracownicy na stanowisku kierowniczym. I my jako mieszkańcy ponosimy za to koszty decyzji prezydenta, który uważał, że zwolni tego pracownika. Przyczyna w przypadku pana Ostrowickiego, pamiętam, była podana, że nie pojawia się w pracy. Jak widać, pan Ostrowicki wygrał sprawę w sądzie. I z tego wynika, że jednak przyczyna była podana zła. Natomiast tutaj pracodawca w moim przekonaniu miał prawo podejmować, w przypadku pana Jaroszewskiego miał prawo podejmować czynności i odpowiednie kroki, ponieważ pan radny wykorzystywał w czasie godzin pracy skrzynkę służbową do agitowania pracowników, a dwa, jeśli wynika z treści tego listu, można powątpiewać, czy pan Jaroszewski rzeczywiście w sposób dobry ocenia pracodawcę, bo tam było wyraźnie określenie w stosunku do zarządu, jak i całej firmy. Więc naruszył podstawowe obowiązki pracownicze. Pan Jaroszewski w tym liście napisał, że specjalistyczne raporty wykazują, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Płocku jest grupa kapitałowa Orlen. Dla płocczan nie jest to żadną nowością, ale od lat kadra zarządzająca koncernu pojawia się w Płocku z zewnątrz, na ogół na krótko. Aspekt zanieczyszczenia powietrza jest dla nich mniej znany i drugorzędny.
Czyli generalnie jest to ocena zarządu, ocena kadry kierowniczej w firmie, w której pracuje i od której pobiera wynagrodzenie, więc no to też trzeba jakby zdeklarować się jasno, ale tak jak mówię, zadałam pytanie, jakby pan prezydent wówczas postąpił, gdyby podobne listy pisał jego podwładny, jego pracownik, który by w ten sposób oceniał jego pracę, jego współpracowników, nie wiem, sekretarza, zastępcy prezydenta i prowadzonych inwestycji w mieście. Więc to jest takie pytanie, które powinien pan prezydent tak sobie spokojnie przemyśleć i udzielić odpowiedzi na nie. Panie Tomaszu, co pan sądzi na temat tylko samego czynu pana Artura Jaroszewskiego? To znaczy, nie, szanowni państwo, w moim przekonaniu sprawa ta i tak będzie miała swój finał w Sądzie Pracy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, faktem jest, że mail ten wyszedł z skrzynki pana przewodniczącego Artura Jaroszewskiego i myślę, że oczywiście w pewien sposób no, nie powinno się tak zdarzyć, żeby swoje prywatne rzeczy przepuszczać przez skrzynkę mailową. Z tym się zgodzę. Natomiast no, nie zgadzam się z wymiarem kary, który pan Artur Jaroszewski w swoim zakładzie pracy za to ma ponieść, bo w moim przekonaniu można było trochę, że tak powiem, zjechać z tonu i w pewien sposób no, jakby wymierzyć karę, ale nie zwalniając pana przewodniczącego Artura Jaroszewskiego z pracy. Są inne, że tak powiem, wymiary, na przykład wymiar finansowy, premia, nagroda, w pewien sposób jakiś tam czynnik związany z finansami i tu nikt by nie miał wątpliwości. Natomiast jeżeli stawiamy na szali zwolnienie i to jeszcze w taki sposób pana przewodniczącego, no to ja się po prostu zwyczajnie i po ludzku z tym nie zgadzam i dlatego wniosek, który będzie przygotowany na najbliższą sesję, na tą kończącą tak naprawdę sesję, tę kadencję, będzie przez nas przyjęty z korzyścią dla pana Artura Jaroszewskiego. Tak na dobrą sprawę, zresztą nie po raz pierwszy, ponieważ no jest to drugi w moim przypadku taki wniosek, który będzie postawiony na sesji. Pierwszy wniosek dotyczył innego radnego, to był pan Andrzej Aleksandrowicz, z którym też będziemy współpracować w najbliższej kadencji i wtedy również Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego podjął decyzję, która była z korzyścią dla danego radnego i muszę tu powiedzieć jakby z pełną odpowiedzialnością i za siebie i za klub, zawsze, kiedy będzie taki wniosek stawiany na sali, na auli przed Radą Miejską i przed naszym klubem, jeżeli nie będzie naruszenia tak naprawdę prawa, tylko będzie dotyczył on w pewien sposób no, działalności czy normalnego funkcjonowania radnego, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego bez względu na przynależność partyjną, nieważne czy to będzie radny z PiS-u, czy radny z Platformy, czy radny z PSL-u, czy w przyszłości z innego ugrupowania, zawsze będziemy wspierać kolegów czy koleżanki z Rady Miasta bezwzględnie na przynależność partyjną, więc tu może być pan przewodniczący spokojny, my będziemy oczywiście za tym, żeby pan Artur Jaroszewski w pewien sposób no, pozostał w pracy, ponieważ no, moim zdaniem można podejść do dyskusji i ten trudny obszar w nieco inny sposób zorganizować. Oczywiście ja nie chcę tu wchodzić, bo nie mam takich kompetencji w pracodawce pana Artura Jaroszewskiego, natomiast my ze swojego punktu widzenia i poziomu oczywiście będziemy jak najbardziej za uchwałą, która ma no ten dobry finał dla pana Artura Jaroszewskiego, po raz zresztą drugi, bo bardzo podobnie postąpiliśmy w przypadku pana Andrzeja Aleksandrowicza. Natomiast jest to jeden z takich wniosków, z którym ja się nie zgodzę. Zarówno to podejście dziś w stosunku do pana Artura Jaroszewskiego, wtedy do pana Andrzeja Aleksandrowicza. Na to mieliśmy wpływ, więc jakby kolegom z Rady Miasta po prostu pomogliśmy. Nie zawsze mieliśmy taki wpływ, bo muszę też powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że
też nie mieści mi się w głowie to, co wcześniej, że tak powiem, spotkało prezydenta tego miasta, mam na myśli tu pana Mirosława Milewskiego, bo zastanawiałem się wiele lat, jak to jest możliwe, że ktoś piastuje stanowisko prezydenta miasta Płocka, a później zostaje po prostu odrzucony jakby przez ten samorząd w pierwszym tygodniu po zaprzestaniu bycia radnym miasta, czy funkcji w zarządzie tego miasta. Wtedy nie mieliśmy wpływu. Gdybyśmy mieli na to wpływ, też byśmy, myślę, że z korzyścią zareagowali dla człowieka, który poświęcił się w owym czasie dla tego samorządu. I dla każdego, kto się poświęca w tym samorządzie, będziemy bardzo pozytywnie reagować, bo nieważne, czy ktoś jest dziś przewodniczącą klubu PiS-u, czy ktoś jest w klubie PiS-u, czy ktoś jest w klubie PSL-u, czy w klubie Platformy, no stara się tak naprawdę z tym mandatem społecznym wykonywać dobrze swoje obowiązki na funkcji radnego miasta, dlatego uważam, że powinien mieć też oparcie w innych, niezależnie od klubu, kolegach z Rady Miasta i my to wsparcie daliśmy Andrzejowi, panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi, damy panu Arturowi Jaroszewskiego i wszyscy, niezależnie od przynależności klubowych, jeszcze raz powiem, będą mogli na nas liczyć, jeżeli na szali będzie gdzieś ten temat pełnienia funkcji zawodowych, to zawsze zachowamy się tak samo. Jeśli mogę odnieść się tylko do tych trzech aspektów, które pan poruszył. Po pierwsze, element zwolnienia, czy chęci zwolnienia pana radnego Aleksandrowicza przez pana kolegę partyjnego wójta z gminy Bielsk, pana Rozkosza. Sprawa dotyczyła zupełnie czegoś innego, także proszę nie stawiać na jednej szali dwóch tych przypadków. Drugi aspekt to taki, że znaczy zarówno z ust prezydenta to pada, jak i no, poniekąd, wydaje mi się, że zrozumiałam to z pana wypowiedzi, że jeśli to dotyczy pana Jaroszewskiego, no to można się jakoś dogadać, można, nie wiem, karę pieniężną, można ewentualnie inne środki zastosować wynikające z tytułu kodeksu pracy. Natomiast w przypadku innej osoby, gdyby to dotyczyło szeregowego pracownika, w jaki sposób by postąpiono z taką osobą? Bo nie stawiajmy się w takiej sytuacji, że to jest przewodniczący rady, że to jest radny, to nie ma znaczenia. To jest naruszenie przepisów wynikających z kodeksu pracy i wewnętrznych regulaminów funkcjonujących w firmie. To jest drugi aspekt. Czyli ja chciałabym zadać pytanie, czy jak dotyczy to radnego, to cicho sza, dogadajmy się razem. Może pracodawca jednak by zamienił to i zastosował inny element wynikający z kodeksu pracy, na przykład jakaś nagana. Natomiast gdyby to dotyczyło na tej samej szali, stawiając innego pracownika, gdyby on postąpił w ten sposób, to w jaki sposób zakończyłaby się jego kariera zawodowa w tej firmie? I trzeci element, który pan poruszył, pan prezydent Mirosław Milewski. Panie radny, pan mówi, że pan nie miał na to wpływu. Pan miał na to wpływ. Od 2010 roku miał pan na to wpływ i też od 2014 roku miał pan na to wpływ i też pan nic nie robił z tym. Także to nie jest tak, że pan teraz będzie umywał ręce i mówił, że nie miałem na to wpływu. No też miał pan na to wpływ. Czy nawet mógł pan poprosić, nie wiem, pana marszałka, no przecież blisko pan współpracuje, ale nikt nie wyciągnął ręki w stosunku do pana Mirosława Milewskiego, a teraz wszyscy ubolewamy, że tak postąpiono. Nie ubolewam, no to też chyba nie do końca w tą stronę to powinno iść, bo no to jest takie trochę dla mnie ocenianie przez pryzmat tego, że ja nie mogłem. Mogłem, tylko nie chciałem. Pani przewodnicząca, no wydaje mi się, że oceniając tak naprawdę fakty, oczywiście, że nie miałem wpływu na to, że po zaprzestaniu pełnienia funkcji prezydenta miasta przez pana Mirosława Milewskiego, no ja naprawdę nie miałem wpływu na samorząd i na urząd miasta, generalnie rzecz biorąc. Ale od 2014 roku to pan miał. Natomiast tak, od 2014 roku miałem, natomiast no nie było takiej sytuacji w trakcie naszej kadencji. Jeżeli była z Andrzejem Aleksandrowiczem, zrobiliśmy to honorowo i po męsku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no nie wydaje mi się, jestem w stanie na szali położyć naprawdę dużo, że jeżeli sprawa ta dotyczyłaby szeregowego, jak to pani powiedziała, pracownika Orlenu, to za wysłanie maila ze skrzynki służbowej, która jego treść dotyczy prywaty, no nikt by nie wystąpił z najcięższym działem, czyli ze zwolnieniem takiego. Ale to nie chodzi tylko o sam wysłanie maila. Pracownika. Natomiast
co do tego też jestem przekonany, więc nie możemy porównać tutaj przewodniczącego Rady Miasta, który no w sposób absolutny jakby jest też utożsamiany z funkcjonowaniem i z życiem społecznym i samorządowym i politycznym tego miasta, do poszczególnego pracownika każdego tak naprawdę zakładu pracy, ponieważ takie maile chodzą. No, niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto nigdy z tej skrzynki służbowej nie puścił prywatnego maila. Uważam, że każdy, kto pracuje... Ale jeszcze raz mówię, chodzi o treść, to nie tylko o samo wysłanie. Jeżeli pracownik, jak pan mówi, puszcza takiego maila, który jest, zawiera treści przeciwko swoim pracodawcy, to zawsze w takim przypadku pracodawca ma prawo i najczęściej zwalnia pracownika. A poza tym to nie był mail typu, nie wiem, umówiłem swoją córkę u lekarza na godzinę 13, tak? Tak, natomiast... Tego typu maile można wysyłać, pewnie wysyłają, gdyby odszukać, pewnie tak, tylko tu chodzi o agitację polityczną, panie radny. Pani przewodnicząca, ja się po części zgadzam, no ja bym sobie nie pozwolił ze swojego maila służbowego wysłać podobnej wiadomości, ponieważ wiem, jakie konsekwencje mnie spotkały. Natomiast myślę, że nikt mnie z pracy nie zwolnił, ale konsekwencje finansowe bym poniósł takie, które by naprawdę dotknęły mój budżet domowy. I myślę, że spokojnie poniesienie takich konsekwencji również w pewien sposób dałyby do zrozumienia panu Arturowi Jaroszewskiemu, żeby nie robić tego. Natomiast no umówmy się szczerze, że pan Artur Jaroszewski jest znany od lat. Jest pracownikiem, nie wiem od ilu, załóżmy od 20 lat PKN-u i od wielu lat wypowiada się w tej samej intonacji, w tej samej od wielu lat, a przynajmniej odkąd ja mam przyjemność współpracy z państwem w Radzie Miasta, poglądy Artura Jaroszewskiego są niezmienne i dotyczą tego obszaru jasno zadeklarowanego, że Orlen jakby truje nasze środowisko, więc trzeba było wcześniej wyciągać konsekwencje i rozmowy z panem Arturem Jaroszewskim, a nie w czasie kampanii wyborczej. Ale nikt tego nie robił w czasie kampanii wyborczej. Nie wiemy, czy wcześniej nie były wyciągane takie konsekwencje, ale tutaj na chwileczkę postawimy kropkę, spotykamy się po przerwie. Dziękujemy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry Państwa. W przerwie przypomnę, że moimi gośćmi są pani Violetta Kulpa. Dzień dobry, witam jeszcze raz. I pan Tomasz Kominek. Witam serdecznie ponownie. I wracamy do tematu sprzed przerwy, czyli do wniosku o zwolnienie pana Artura Jaroszewskiego z pracy, którą musi zaopiniować teraz Rada Miasta Płocka podczas sesji 15 listopada. Panie Tomaszu, pozwalamy dokończyć panu wypowiedź. To znaczy, ja myślę, że wystarczająco dużo powiedziałem. To, co miałem zamiar przekazać, przekazałem. Znaczy, absolutnie się nie zgadzam z podejściem zakładu. Jako radny dam taki symbol współpracy z innymi radnymi po raz kolejny i zawsze ci radni będą mogli na mnie liczyć, jeszcze raz to powiadam, bez względu na przynależność partyjną. Uważam, że się źle stało, że ten mail wyszedł, ale nie na tyle źle, żeby człowieka po 20 latach służby tak naprawdę na danym stanowisku w zakładzie pracy zwalniać i to jest jakby moje podejście, moja teoria do tego. Oczywiście nie musimy się zgadzać, natomiast z pełną świadomością pan Artur Jaroszewski może na nas liczyć, na mnie osobiście, gdyby kiedykolwiek u pani przewodniczącej z tego samego obszaru pojawił się problem. Tak, pani przewodnicząca może na mnie liczyć. Koniec, kropka. Pani Violetto, tutaj największe kontrowersje, może nie największe, ale równie duże kontrowersje wzbudziło to, że w dokumentach przesłanych przez spółkę Orlen Paliwa pojawił się również pani mail, w którym to pani informuje o tym, że do takiego incydentu doszło. Dlaczego przesłała pani takiego maila? Jak pani zareaguje na zarzuty tej zemsty politycznej, czy jakkolwiek to nazwiemy. To nie jest zemsta polityczna, jeszcze raz podkreślam. To jest fakt, który miał miejsce. Rzeczywiście taki mail do mnie dotarł i przesłałam go do osób, które są odpowiedzialne w związku z zatrudnianiem pana Artura na stanowisku w spółce Orlen Paliwa. Natomiast to, jakie konsekwencje w stosunku do pana Artura wyciągnięto, to już jest decyzja wynikająca ze stosunku pracodawca-pracownik. Ja już na to nie mam wpływu. Natomiast cały czas podkreślam to i widzę, że się tak naprawdę pan Tomasz też z tym zgadza. Tego typu działania wewnątrz firmy są po prostu niedopuszczalne. Takich działań po prostu nie powinno być. To nie chodzi tylko o mój mail prywatny, który sobie wysłałem, tylko chodzi o treść tego maila. To jest po pierwsze zawartość treści maila, załącznika w zasadzie.
I sam fakt prowadzenia agitacji politycznej, ja sobie po prostu nie wyobrażam, żebym ze swojego maila służbowego prowadziła agitację polityczną w stosunku do pracowników. To jest moje miejsce pracy. Oczywiście każdy wiedział, że kandyduję, bo widać było chociażby to na ulicach w postaci billboardów czy banerów, ale to nie znaczy, że ja mam prowadzić agitację w miejscu pracy. To jest zakazane. Takich rzeczy się po prostu nie robi. I jeśli rzeczywiście no, ktoś widzi, że można zrobić takie przyzwolenie na tego typu działanie, to jeszcze raz zadaję to samo pytanie. Czy tak samo by potraktował dany pracodawca radnego, wszystko jedno, czy to byłby radny, czy przewodniczący rady, niezależnie od tego, kogo by to dotyczyło, na takiej samej zasadzie szeregowego pracownika, który nie jest radnym, nie pełni żadnych funkcji, tylko postanowił kandydować i uprawiałby w cudzysłowie politykę w miejscu pracy. No takich rzeczy po prostu się nie robi. Pani Tomaszu, ja bym chciała jeszcze nawiązać do sprawy, którą poruszyła już pani Wioletta. To jest sprawa zwolnienia pana Piotra Ostrowickiego, ale też jest sprawa zwolnienia pani Dagmary Bartosia, która była kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc. Tutaj przypomnę tylko, że pani Dagmara otrzymała wypowiedzenie, którym była utrata zaufania do pracownika przez nową dyrektor DPS-u. Przy czym pani dyrektor nie miała praktycznie w ogóle styczności z panią Dagmarą. Widziały się przez 30 minut, jak pani Dagmara mówiła w rozmowie ze mną. W sumie 7 dni jak gdyby zazębiło się od momentu przyjścia pani Dagmary, przepraszam, pani dyrektor właśnie z prezą do zwolnienia pani Dagmary. No tutaj nastąpiło zwolnienie natychmiastowe, zwolnienie... Ja bym to nazwała właściwie bezprawnie i tak też uznał Sąd Pracy. Miasto musiało zapłacić blisko 160 tysięcy za to, że no po pierwsze w pierwszej instancji sąd uznał, że to zwolnienie jest w ogóle karygodne. Zresztą pani dyrektor przyznała podczas rozprawy sądowej, że utrata zaufania nastąpiła jeszcze przed rozpoczęciem przez nią pracy. Czyli jeszcze zanim poznała pracowników, już nie miała do nich zaufania. Sąd drugiej instancji pomimo tak jednoznacznego wyroku pierwszej instancji. No, potwierdził to również, nie wiem w ogóle dlaczego miasto się odwoływało, narażając no, się na koszty. No, nie wiem, dla mnie ta sytuacja jest taka porównywalna i tutaj oburzenie pana prezydenta w tym momencie na PKN Orlen, tudzież na panią Violettę, wydaje się takie troszeczkę... No, pani redaktor, na temat oburzenia pana prezydenta i tych emocji pana prezydenta, no dobrze, jakby ktoś powiedział coś z klubu Platformy, no niestety brakuje. Kolegów czy koleżanek. Natomiast oczywiście, no zobaczcie, jest Sąd Pracy. Sąd Pracy zdecydował o przywróceniu tej pani. W moim przekonaniu są to, tak jak pani redaktor powiedziała, bardzo podobne przypadki i pewnie liczę też na to, że sprawa skończy się w Sądzie Pracy i Sąd Pracy przywróci pana Artura Jaroszewskiego do pracy, bo pan Artur Jaroszewski na pewno dobrze wykonywał swoje obowiązki przez lat 20, skoro 20 lat pracował na tym stanowisku pracy, więc przez no, jedną wpadkę niepotrzebną, zupełnie niepotrzebną. Z tym się zgadzam. No nie można jakby przekreślać całej działalności zawodowej pana Artura Jaroszewskiego. Ale tu przekreślono. Natomiast sąd pracy przywrócił, więc... No tak, ale miasto ponosi koszty. Więc miasto ponosi koszty. Pewnie Orlen też poniesie koszty, jeżeli będzie taka sytuacja. Ja bym nie chciał, żeby miasto ponosiło tego typu koszty. Natomiast jest sekretarz miasta, który ten obszar zatrudnieniowy w sensie, no, raz, że organizuje, ale dwa, nadzoruje i uważam to za winę sekretarza, który nie dopilnował tego typu obszaru. Natomiast ja się cieszę, że jeżeli ta pani tylko i wyłącznie gdzieś były pobudki emocjonalne oraz polityczne i to zdecydowało, że ktoś wyrzuca, czy jakby żegna się z tą panią, no to sam w pracy mówi, halo, stop, tak, pani ma pracować, ponieważ no, wszystkie przesłanki mówią o tym, że nic takiego nie zaistniało. Tak, tylko ile czasu trwała ta sprawa, ile czasu to kosztowało zdrowia, nerwów, tak, i kosztów. No, drogie panie, no tak. Po to jest sąd pracy i takich spraw w tym sądzie pracy jest niestety dużo, bo bardzo często niestety emocje biorą górę w różnych zakładach pracy, nie tylko w Urzędzie Miasta, czy w PKN Orlen, czy w innych. Natomiast no, po to jest ta instytucja, która jest Sądem Pracy, żeby w pewien sposób wypośrodkować i bez emocji się wypowiedzieć. Ja tylko się cieszę. Wie pan co, tylko tutaj się nie zgodzę. Jestem cały czas związkowcem, od 96 roku jestem cały czas w związku.
I z takimi sytuacjami miałam wiele razy do czynienia. Właśnie mówię o traktowaniu ludzi na równi, że pracownik zwolniony pozostaje bez środków totalnych do życia. Mamy 2 lata prowadzenia sprawy. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że musimy się liczyć z tym, że to będzie długi przewód sądowy, ale proszę postawić się w sytuacji tego pracownika. Tutaj akurat była pani kierownik, ale to dotyczy naprawdę szeregowych pracowników, gdzie proces sądowy trwa od roku, 2 lata. Ten człowiek zostaje bez środków do życia i dla niego, ja rozmawiałam z tymi osobami, dla niego prawdziwym upokorzeniem nie jest sam fakt zwolnienia z pracy, tylko to, że on musi dochodzić swoich praw przez taki długi okres czasu, musi sam sobie zabezpieczyć swojego adwokata, musi jakby udowodnić przede wszystkim w świetle takiego dużego urzędu, takim jak chociażby tu jest Urząd Miasta, który ma sztab prawników, który ma sztab doradców, sekretarza, który się tym zajmuje i śledzi wszystkie szczegóły przeprowadzonych postępowań, aczkolwiek z tego, co pan powiedział, no nie jest pan do końca zadowolony z decyzji pana sekretarza. No w związku z tym, my jako podatnicy, my jako mieszkańcy Płocka płacimy za to wszystko, że ktoś podjął złą decyzję, że zwolnił kogoś tylko dlatego, że mu się nie podobał. Przywrócono go po 2 latach ciężkiego dochodzenia do swoich praw, bez środków do życia, dochodził w końcu swojej sprawiedliwości, ale czy to jest rzeczywiście ta droga, czy tak, z jednej strony się oburzamy, bo dotyczy to mojego kolegi, a z drugiej strony, jak to dotyczy zupełnie przypadkowej osoby, to już się nie oburzamy, pani, że dochodzimy do tego, no ja tak, jest od tego oburzony, sąd pracy. Że tak wygląda rzeczywistość, niestety ta samorządowo-polityczna. Startując w tych wyborach, byłem przekonany, że jeżeli państwa ugrupowanie wzięłoby większość w sejmiku i byłby marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo podobnie byście zareagowali do mnie. Miałbym tydzień pewnie, a może nawet nie tydzień i musiałbym sobie szukać innej pracy, bo nieważne, czy ja bym znał 7 języków, 5, 4, czy żadnego, czy najlepiej bym wykonywał obowiązki pracy. Jeżeli jestem kojarzony z życiem politycznym, to pewnie bym musiał się spakować. Pewnie też bym poszedł do sądu pracy, bo bym nie miał wyjścia. Przecież naprawdę nieźle realizuję swoje ale zadania na stanowisku. Ale przecież pan jest radnym. Pracy. Pana nie można zwolnić. A, no właśnie, widzi pani. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast podobno pan brałem, tak mówi. Brałem też scenariusz taki, że nie zostaje radnym, tak? Ponieważ różne scenariusze brałem pod uwagę. Smutne, tak to wygląda. To jest bardzo smutne. To jest bardzo smutne. Nasze umiejętności, nasza wiedza. To jest bardzo smutne. To jest bardzo smutne. To jest gorzej niż smutne. Ale tak samorząd niestety w pewien sposób jest skrzywiony. I o tym dobrze wie pani przewodnicząca, dobrze wiem ja, dobrze wie pani redaktor. Ile miałbym czasu, jak pani myśli, na spakowanie się z delegatury Urzędu Marszałkowskiego, jakby przyszedł marszałek z PiS-u? Ja sobie daję tydzień. Myślę, że no to jest po samo, gdyby w Orlenie zaczął ktoś inny rządzić. Po 3 dniach byłbym i powiedział, że daje się do dyspozycji i rozumiem te mechanizmy. Niestety je rozumiem. Natomiast mam nadzieję, że tak powiem, że to właśnie my teraz po to jesteśmy w tych samorządach, na pozycjach centralnych, w różnych miejscach w swoim życiu, żeby po części to zmieniać, tak? Po części to zmieniać. I dlatego ja to wokół siebie będę zmieniał. I dlatego jeszcze raz powtarzam, nieważne, jesteś z PiS-u, z PSL-u, z SLD, z Partii Przyjaciół Piwa, potrzebujesz tego wsparcia, to to wsparcie od naszego klubu dostanie. A to ja mam dla pana takie pytanie. Czy pan naprawdę wierzy w to, co mówi? Tak. Bo czy to są tylko słowa, czy rzeczywiście wierzę. Mają pokrycie w czynach? Wierzę. Znaczy, wierzę w to bardzo. Może pan, nadzieję, tylko że pytanie, pani... czy to się przeradza w czyny? Bo sądząc po tych działaniach, oczywiście, które że były dokonywane, ceny, ponieważ, nie do końca. Oczywiście, że się to przeradza w czyny, ponieważ pani klubowy kolega no dobrze. Dostał, czy że pan, tak powiem... Czy pan zgadza się z tym, co postąpiono w przypadku mieszkańców Żyznej? Czy zgadza się pan z tym, jak postąpiono z nimi? Znaczy, przeskakujemy jakby z obszaru nie, na obszar. Nie, to dotyczy pracownika Urzędu Miasta, bo to jest również za pana czasów. Czy zgadza się pan z tym postępowaniem, które przeprowadzono pomiędzy Urzędem Miasta a pracownikami osiedla ulicy Żyznej przez dewelopera, jednego z deweloperów, który wybudował? Bo pracownica, która jest odpowiedzialna za ten proces, za tą niestety fatalną sytuację, w której znaleźli się ci ludzie, została, tak jak powiedział pan prezydent, zwolniona.
ale w nagrodę została zatrudniona w innej spółce miejskiej. Czy to jest rzeczywiście inne traktowanie ludzi? Wie pani, no nie może pani powiedzieć, że problem, który dotknął niestety mieszkańców ulicy Żyznej, jest takim samym problemem, który dotknął, nie wiem, Andrzeja Aleksandrowicza, Artura Jaszewskiego, Mirosława. Ale nie, mówię ja się po prostu z tym nie zgadzam. Mam prawo. Specyfikę stosowania takich samych zasad w stosunku do pracowników. No ma pani rację, ale... Że mam tak, dlatego powątpiewam w to, czy pan rzeczywiście wciela w to życie, nie, co pan mówi. 15 się pani dowie, innego... że wcielam. Niekoniecznie jestem zwolennikiem całkowitym Artura Jaroszewskiego, nawet inaczej. Czasami mnie tak wkurzał jako przewodniczący Rady Miasta, że to jest po prostu historia. Ale dziś jestem z nim i dam to, że tak powiem, ten czyn będzie jednoznaczny. Nie życzę tego pani oczywiście, ale gdyby pani była w takiej sytuacji, naprawdę jestem w pierścieniu pani i mówię pani, w czym mogę pomóc w takiej czy innej sytuacji. Taki jestem. No, pan, świata nie zmienię. Ja jakoś sobie poradzę. Mnie chodzi o osoby, które naprawdę nie mają jakichś innych osób, które są w stanie im pomóc. Tak, przychodzi wiele osób do radnego Tomasza Kominka. I niestety w takiej sytuacji, o której teraz rozmawiamy, nie mają żadnego wsparcia. I niestety często jest tak, że państwo mówicie coś, tak, że my jesteśmy za tym, żeby bronić tych ludzi, będziemy oczywiście w granicach prawa wszystko robić, tymczasem w świetle prawa zwalniacie tych ludzi, oni oczywiście proszę dochodzą. Proszę jeden przykład zwolnionej przeze mnie osoby. Ale ja nie mówię o pana, przez pana osobiście, tylko przez pan współodpowiada za to, co się działo przez ostatnie 4 lata, bo był pan w koalicji. A pani współodpowiada za to, co się dzieje 20 lat. Z Platformą Obywatelską. W odpowiedzialności za miasto. No tak, o tym mówię. Jasne. Czas nam się kończy. Natomiast proszę mi uwierzyć, że się nie zgadzam i dałem przykład zarówno w PiS-ie, i dam w Platformie. Mam nadzieję, że nie będę musiał takiego przykładu dawać w PSL. Po jednym króciutkim pytaniu jeszcze do państwa. Pani Tomaszu, gdyby doszło do takiej sytuacji u pana w delegaturze, że ktoś przysyła do pana maila pana pracownika, którym szkaluje pana marszałka, pana, mówi, że delegatura to w ogóle samo zło, a marszałek już, nie wiem, nie chce wymyśleć inwektyw w tym momencie. Co pan robi? A to myśli pani, że dyrektor delegatury to jest ukochanym dyrektorem wszystkich pracowników delegatury? Nie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że byłbym ostatnim człowiekiem, który go zwolnił, dałbym konsekwencję finansową, zabrał premię, zabrał nagrodę, obraził się. Natomiast na pewno nie chciałbym zwalniać tych ludzi, bo wiem, że ci ludzie po pracy wracają do domów, mają rodziny, mają dzieci, muszą kupić produkty domowe i naprawdę jestem ostatnim człowiekiem, który jest za tym, żeby zwalniać ludzi z różnych pobudek emocjonalnych. No i taki jestem, no, po prostu. A gdyby to się działo przez 10 lat pomimo pana upomnienia? Generalnie rzecz biorąc, jeszcze raz powtarzam, że emocje są złym doradcą, zarówno w świecie zawodowym, w świecie samorządowym, politycznym i społecznym. 10 lat emocje można uwiedzić. Dokładnie. A człowieka można jakby w pewien sposób gdzieś stanąć na środku. No przecież nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, co nie oznacza, że nie z wszystkimi powinienem nawiązać kontakt czy próbę rozwiązania danego problemu. Ja też pochodzę, pani jest w związkach, ja zostałem wychowany przez związkowca i naprawdę jakby szanuję ludzką pracę i wiem, że to jest ciężki kawałek, że tak powiem, no całego tego obszaru. Nie wszyscy mnie lubią, nie wszyscy lubią pana marszałka, co nie oznacza, że musimy tych ludzi zwalniać. Jeżeli ktoś by nas mocno szkalował, no to pewnie wyciągalibyśmy konsekwencje, ale na pewno od samego początku byśmy tego człowieka po prostu nie wyrzucali z pracy. No. Ja absolutnie też nie zamierzam wyrażać swojej opinii w tej sprawie do pana Artura Jaszewskiego. Również mam ogromny szacunek do jego pracy. Wiemy już, jak zagłosuje klub PSL. Klub PSL zawsze tak będzie głosował w tym przypadku. Pani, jak zagłosuje klub PiS? 12 mamy spotkanie klubowe, więc wtedy zdecydujemy. Dziękuję bardzo. 12? Tak. Dyskusja była tak ożywiona dzisiaj, że nie zdążyliśmy poruszyć kolejnego tematu. Wrócimy do niego na pewno w następnym spotkaniu, które będzie już za tydzień. A państwu dzisiaj dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie. I pan Tomasz Kominek. Dziękujemy, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie. Dziękuję, do usłyszenia. Przekrój tygodnia.